To dla mnie ciężki materiał i czuję się oszukany przez bliskiego kolegę. Kiedyś może bym nawet rzekł kandydata na przyjaciela. Nie wiem, czy Goldsi to przetrwają. Nie wiem, jakie będą kolejne dni i co przyniosą. Ale jedno wiem na pewno. Nawet gdy kozy padną, Watacha przetrwa. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Watacha. Jeśli w sprawie pojawi się coś nowego, będę to wrzucał na inne swoje media. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia. No właśnie, no i czy Ghost przetrwa? Bo ja też, ja widzę, że wy na czacie o tym pisaliście, ale zanim zaczęliście o tym pisać na czacie, to ja już sam na to zwróciłem uwagę, bo sobie po prostu to sprawdziłem przed włączeniem streama. Mianowicie mam na myśli to, co wydarzyło się w tym momencie na Instagramie Boxdela. Instagram Boxdela w tym momencie ma wyłączoną opcję komentowania. I to też jest coś, czego ja nie rozumiem. W sensie wydaje mi się, że najlepszym dla Boxdela byłoby... Patrzcie w ogóle, ile zdjęć ma ten profil. Nie wiem, czy te zdjęcia da się ukryć, czy zdjęcia zostały usunięte. Nie wiem. Generalnie ruch bardzo, bardzo dziwny. Niezrozumiały dla mnie wręcz. I dziwi mnie to, że Boxdel po takich screenach, które gdzieś tam wyciekły, nie zdecydował się, żeby pierwsze co zrobić, to odnieść się do tego jakkolwiek na Insta Stories. Zważywszy na to, że jest to bardzo doświadczony twórca internetowy, to chyba powinien mieć świadomość tego, że ukrywanie komentarzy i ustawianie konta jako prywatne do niczego sensownego nie doprowadzi, nie? Myślę, że jest to zły ruch. To Marcin Dubiel na przykład niczego nie zrobił. Zostawił możliwość komentowania. Insta Stories też nie wrzucił. I tak będzie musiał się jakoś do tego odnieść. W sumie obaj będą musieli się jakoś odnieść, no bo zostali wywołani do tablicy w poważnej sprawie. Więc milczenie nie jest rozwiązaniem. Tu już jest ponad 1000 komentarzy, więc widać, że wylało się. Czekamy na proces i twoje gnicie w więzieniu. Wydaje mi się, że żadnego więzienia nie będzie. Ale lincz opinii publicznej na pewno się pojawi i nie dziwne. No to się teraz, chłopie, nie wywiniesz i słusznie. 2400 lajków. Teraz wyjazdy do Afryki jego nabierają nowego znaczenia. Aha, dobra, bo inny zwiek przyzwolenia w Afryce. Tak? Chyba o to chodzi. Jak tam twoja czternastka? Dzwonił już Alex? Dubiel, niedługo ostatni lot się szykuje. Wyśpij się, bo tam, gdzie trafisz, ciężko będzie zasnąć.